Cześć, witam Was serdecznie. Jako że na liście rzeczy głupich do zrobienia w moim życiu zostało otworzenie tak, kolejnego boostera z Modern Masters 2017 po tych dwóch porażkach. Obiecałem sobie już więcej tego nie robić, ale niestety głupota wygrała. No dobra, co, pobawimy się dzisiaj w takim razie, więc zapraszam serdecznie. Okej. Nieszczęsny booster przed nami. Szanse na pojawienie się czegoś ciekawego są naprawdę nikłe. Także... Aha. Gildingate przed nami. Token za nami. Aha, czyli będą Gildgate. Świetnie. Zresztą tylko foliowanego Gildgate'a poproszę. I to będzie chyba pierwsza karta, którą zniszczę. I do tego będzie foliowany. Dobra, lecimy. Gildingate. Augur Spirit. Call Skyfisher, Bowsprinter. Nie wiem, co mnie podkusiło, żeby kupić tego boostera. Chyba mam żyłka hazardisty gdzieś na środku chyba siedzi. Spriggan, Dina Charge, Attended Knight, Rewind. Pamiętam. A za dobrze. Thunder Gold. Okej. Golgari Gildgate. Zbliżamy się już właśnie, o tym chodziło. Boss Signet. Gdzieś już tą kartę widziałem. Soul Manipulation. Harmonize. No dobra. Chwila prawdy. Ranem będzie. Okej. Okay. Cavern of Souls. No to spoko. Powiem wam, że cieszy mnie to niesamowicie ze względu na to, że nie jest to najtańsza karta. Czyli ten booster jednak się zwrócił. Okej. Aha, zagięta, foliowana karta. Już z uszkodzonym rogiem. Ale tego nie pewnie, no tego nie widać tutaj. Ciekawe, czy mi się uda. Jest bliżej. Jest widać świeżo wyjęte karty z opakowania. Już zagięty róg. Mistrzostwo po prostu. Dobra. Tak czy inaczej mamy Cavern of Souls. Cavern of Souls. No. Dobra. Pierwszy booster z tego dodatku, który się w ogóle zwrócił. Okej. Okay. Dobra. No i nasza folia. Seagate Oracle. I token Aniołka. Spoko, luzik. Dobra. To mamy sobie Cavern of Souls. Spoko. Czyli w sumie nie jest aż tak źle. Aż normalnie sobie ich
Chwilę spauzuję i zobaczę, w jakiej on jest cenie. Zobaczymy, czy na eBay, bo, znaczy na eBay, ale na Allegro, czy go w ogóle gdzieś tutaj znajdę. Jak nie, to może na... Dobra, za chwilkę wrócę. Dobra, na chwilę obecną sprawdziłem. Są tylko cztery oferty na Allegro. Od 250 do 300 zł za tą kartę. Tak, po prostu na zagranicznych sklepach na Card Market było około 50 euro. No i w funciakach też znalazłem, było około też jakieś 50 funtów, także 50-60 funtów, także no zacnie, zacnie naprawdę. To mi się naprawdę udało tym razem, także możliwe, że jeszcze kiedyś w przyszłości ja strzelę sobie do jakiegoś tam boostera z tego, ale zobaczmy. Czas pokaże, bo naprawdę jest za duże ryzyko. A to, że mi się raz udało, nie znaczy, że mi się będzie udawało zawsze. Dobra, nie przedłużam. Żegnam się z Wami. Cześć.